Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na naszym kolejnym spotkaniu. Rozpocznijmy wspólną modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich. Kolejna nasza katecheza na odległość. Przypomnę tylko krótko zasady. Żeby wziąć udział w katechezie tak w pełni, oczywiście można wziąć nie w pełni udział, trzeba mieć najlepiej katechizm, podręcznik do religii oraz zeszyt ćwiczeń. Oczywiście ja jestem tu po to, żeby prowadzić katechezę, ale w międzyczasie będę zadawał zadania. I wtedy, kiedy dostajemy zadanie, robimy pauzę na YouTubie, księdza na chwilkę wyłączamy, wykonujemy polecenie i znowu włączamy naszą lekcję do przodu. Więc to jest ta cała filozofia. Ci, którzy z nami się spotykają, doskonale tą metodologię już znają, myślę. Kochani, dzisiaj w zasadzie można by rozpocząć od takiego przysłowia: z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jest jeszcze inne przysłowie, które w zasadzie mówi tą samą prawdę: jak się wchodzi między wrony, trzeba krakać tak jak one. Obydwa te przysłowia uczą nas takiej prostej prawdy. To jest wpisane w nasze życie, że osoby, z którymi my się spotykamy, z którymi przebywamy, my się w jakiś sposób do nich upodabniamy. Jeśli wchodzi gdzieś ktoś w środowisko osób, które, nie wiem, kradną, będzie kradł. Jeśli wchodzi ktoś w środowisko osób, które, nie wiem, biorą narkotyki, prędzej czy później zacznie brać narkotyki. I tak dalej, można to sobie jeszcze ekstrapolować, przenosić na kolejne jakieś tam sytuacje. I tak jest, tak jest. Ale co jest optymistyczne, że to działa w drugą stronę. To znaczy, jeśli ja się spotykam z dobrymi ludźmi, z wartościowymi ludźmi, jeśli ja się spotykam z Bogiem, to jest klucz sprawy dzisiejsze, to również mnie przemienia, tylko już w drugą stronę, do góry. Nie w dół mnie ciągnie, ale do góry. Kochani, dzisiaj katecheza kształtuje serce według wskazań świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Mamy miesiąc maj, ale już dziś jest 18, czyli za 12 dni rozpoczyna się miesiąc czerwiec. W maju mamy nabożeństwa majowe, gdzie przez ręce Maryi prosimy w różnych intencjach. Natomiast w czerwcu rozpoczynamy nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I dzisiaj troszkę o tym, co nas czeka już za kilkanaście dni, powiem sobie. W czasie tych nabożeństw czerwcowych będziemy słyszeć takie powracające słowa: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twojego. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twojego. Czyli nasze serca chcemy kształtować na wzór serca Jezusa. Pomocą w tym będzie kolejny bohater naszej serii katechez o świętych, mianowicie święty Józef Sebastian Pelczar, biskup diecezji nie takiej dalekiej, nie z drugiego końca świata, ale z Przemyśla. Diecezja przemyska, wtedy również diecezja rzeszowska, były razem połączone, były jednym. Więc można powiedzieć, że był to człowiek zza miedzy. On się urodził dość dawno, w 1842 roku. I w takiej małej wiosce pod Krosnem, to była Korczyna.
Cóż, no, jak dziecko, był jak dziecko. Był tak jak wszyscy. Był taki, no, jak to dzieci, no, rozbrykany, bawił się. Te zabawy były nieco inne. Razem z innymi dziećmi łowili ryby, biegali po łąkach, próbowali grać w piłkę, różne zabawy. I od najmłodszych, ale co go wyróżniało, to, że od najmłodszych lat, no, był taki jak wszyscy. Był taki jak wszyscy, ale to, co go jakoś tak wyróżniało, było to, że bardzo kochał Pana Boga. Tutaj jego biografowie piszą, że miał taki zwyczaj nawet, żeby przed każdą ważną decyzją zrobić znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przed każdą ważną decyzją zrobić znak krzyża. No, ilu z nas tak robi? Więc to on był zwykły i jednocześnie niezwykły. I w jego, jak gdyby, zapiskach, w jego wspomnieniach jest opis takiego snu z dzieciństwa. Śniła się mu Matka Boża, śniła się mu Maryja, która wyciągała do niego swoje ręce i chciała go, jak gdyby mocno, mocno przytulić. To ten sen, no, sen jak sen, ale ten sen bardzo mocno wywarł, wielki wpływ wywarł na jego życie. I co go charakteryzowało? Bardzo kochał rodziców. Był takim dzieckiem dość niesfornym, o tym zaraz jeszcze powiem, ale mimo to, że tak jak każdy z nas, że każdy z nas wie lepiej, co mu potrzeba, jakie to i tak dalej, no, każdy człowiek tak ma i dzieci też tak mają, to jednak w nim była jakaś wielka mądrość, że nigdy nie sprzeciwiał się rodzicom. Umiał spokojnie powiedzieć swoje zdanie mamie i tacie. Umiał to zrobić. Ale jednocześnie nigdy nie pyskował, nigdy się nie sprzeciwiał. Jest taka historia, kiedy mama zabrała go jako małego chłopca, no musiał być mały wtedy, do kościoła i w tym kościele się zachowywał tak, no, źle. Co dokładnie robił, no, można sobie wyobrazić, no przecież nie grał w piłkę, ale pewnie się wiercił, pewnie rozmawiał, pewnie, nie wiem, robił jakieś zamieszanie i wtedy mama, już taka lekko zirytowana, miała jakąś, widocznie tak jak dziś czasem rodzice biorą jedzenie do kościoła dla swoich dzieci, mama mówi, dała mu kawałek bułki jakiejś słodkiej i mówi: zjedz z Panem Bogiem, bo nie mogę już z Tobą wytrzymać. Czyli mówi, żeby się uspokoił, daje mu kawałek bułki, zjedz z Panem Bogiem, bo już nie mogę z Tobą wytrzymać. I on jej wtedy odpowiedział: nie z Panem Bogiem, Józio zje sam. No, więc to pokazuje, że był takim normalnym człowiekiem, normalnym dzieckiem, które wymagało, wiadomo, pewnego rodzaju nauczania, wychowania, ale to nie był od urodzenia aniołek. Gdy chyba skończył 10 lat, już dokładnie nie pamiętam, ale jak w jakim wieku to wtedy to wyglądało, poszedł do takiej szkoły do Rzeszowa. Tam był wielki rygor i Józiu, który lubiał swobodę i generalnie był trochę takim rozpuszczone może złe słowo, ale takim wolnym dzieckiem, no musiał się w tej rygorystycznej szkole odnaleźć. Ale gdy się odnalazł, został po prostu prymusem. Uczył się doskonale, był najlepszym uczniem w szkole i po skończeniu tej szkoły zapragnął zostać księdzem. Wstąpił do seminarium przemyskiego, tam przez te kolejne lata studia teologiczne, został wyświęcony na księdza, 2 lata pracował w parafii, został wysłany do Rzymu na studia. Był tak dobrym intelektualnie, że biskup wybrał go po to, żeby studiował w Rzymie. Tam zrobił aż 2 doktoraty. Nie tłumaczę, co to jest, ale zrobić 1 doktorat jest strasznie trudno na uniwersytecie. A 2 doktoraty to już jest szacun. I gdy powrócił do Polski, został wykładowcą. Wykładał i w Przemyślu, w seminarium, wykładał i w Krakowie. Został wyświęcony w końcu na biskupa Przemyśla. I oczywiście
pracował jako biskup, pracował jako kapłan, odprawiał msze święte, głosił Słowo Boże, nauczał, dalej był wykładowcą, ale wielką uwagę zwracał na ubogich. On był biskupem, ale jednocześnie sam pochodził ze zwyczajnej wioski, miał wielki szacunek dla każdego człowieka. To się rzadko czasem zdarza, ktoś to no, jakoś zdobędzie jakieś stopnie naukowe, czyli to nie, on już nie chce gadać z takimi, o. Nie. On sam pochodził z takiej prostej rodziny, wiejskiej rodziny, miał wielki szacunek dla prostych ludzi, dla tych, którzy nawet nie byli tak wykształceni jak on. To jest wielkość człowieka, że potrafi szanować nie tych, których przełożonych, tylko wielkość człowieka polega na tym, że potrafi szanować tych, którzy są ten stopień czy dwa pod nim. Na tym polega wielkość człowieka. Teraz jego biografowie no właśnie podkreślają, że on tą siłę do przemiany siebie, przemiany swojego serca, tego takiego serca rozbieganego, dziecięcego, które chce robić co chce, które jest niesforne, on siłę do przemiany czerpał przede wszystkim z Eucharystii. Gdy był dzieckiem, był ministrantem. Był ministrantem. Potem, gdy już był trochę starszy, codziennie chodził na mszę świętą. A więc Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu. Jako biskup czasami godzinami adorował Najświętszy Sakrament. I właśnie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo, w którym powtarzamy te słowa Jezu cichy i pokornego serca, uczyj serca nasze według serca Twego. Zmarł w roku 1924, pozostawiając po sobie wspaniałe, piękne dzieło, książkę Życie Duchowe, w której uczy, w której wskazuje, w jaki sposób kształtować swoje serce na wzór serca Pana Jezusa. Kochani, otwórzcie książki na stronie 192. Podręczniki otwieramy na stronie 192. Natomiast zeszyty ćwiczeń otwieramy na stronie 70. Więc podręcznik 192. Zeszyt ćwiczeń strona 70. I pierwsze zadanie w zeszycie ćwiczeń. Pomagamy sobie oczywiście książką. Dokończ zdania. Józef Sebastian Pelczar uczy nas i kształtuje serce, gdy... Spróbujcie zastanowić się nad tym tekstem, który ja tutaj troszkę tak, no, nie to streściłem, nie rozbudowałem. Strona 192-193. Spokojnie go przeczytać i spróbujcie odpowiedzieć na te pytania ze strony 70, zadanie pierwsze. Robimy pauzę teraz. Ja sprawdzę tradycyjnie bateryjkę, czy figlu dla mnie płata i zaraz zaczynamy dalej. Moi drodzy, myślę, że wykonaliście to zadanie. Ja tylko podpowiem. Józef Sebastian Pelczar naśladował w życiu Maryję i Jezusa. Józef Sebastian Pelczar uczy nas, że trzeba kształtować nasze serca na wzór serca Jezusa. I teraz kształtuję serce, gdy spotykam się z Jezusem. Czyli modlę się. Kształtuję serce, gdy spotykam się z Jezusem, czyli się modlę. To tyle tak skrótowo. Natomiast ja teraz od razu poproszę was, aby otworzyć nasze podręczniki. Strona 194. Strona 194, nasze podręczniki. 70. strona zeszyty ćwiczeń. Nie zamykamy tego. I w zadaniu drugim
mamy serce. Ale opis zadania jest następujący. Wypisz w promieniach serca wskazania świętego biskupa Józefa Pelczara pomocne w kształtowaniu serca. A, te jego wskazania mamy tutaj na stronie 194, książka strona 194, w rubryce Zapamiętaj. Mamy właśnie te wskazówki świętego Józefa Pelczara, biskupa, w jaki sposób kształtować nasze serce. To już jest proste zadanie, ale proszę bardzo, proszę je wykonać. Wokół tego serca w ćwiczeniach powpisywać te wskazówki, dobrze? Znowu przerwa, wyłączamy na chwilę YouTube, a ja znowu idę sprawdzić bateryjkę, żeby nie było niespodzianek. Dobrze, moi drodzy, myślę, że jest to wypełnione. W zadaniu drugim, w tych promieniach odchodzących od serca, wskazówki świętego Józefa Sebastiana Pelczara są następujące. Codzienna modlitwa, msza święta, naśladowanie Jezusa, Maryi i świętych, pokora, miłość bliźniego, dobroć, rzetelne wypełnianie obowiązków, posłuszeństwo, czystość, praca, cierpliwość, życzliwość dla innych. A tutaj jeszcze dodam tylko, bo zapomniałem dodać, że święty Józef Pelczar jako dziecko, jako młodzieniec, jako ksiądz był wielkim czcicielem Najświętszego Serca Jezusa i był wielkim orędownikiem praktyki pierwszych piątków miesiąca. Pierwsze piątki miesiąca. To jest ten dzień, w którym w szczególny sposób czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. I teraz, jeszcze zanim zakończymy tą katechezę, zadanie numer 3. Również strona 70. Z tych wypisanych, no ja tu nie mam nic wypisanego, ale myślę, że wy już macie wypisanych propozycji, w jaki sposób kształtować serce moje na wzór serca Jezusa. Proszę wybrać 3, wpisać sobie 1, 2 i 3 i własnymi słowami, zastanowić się własnymi słowami, napisać, w jaki sposób ja to wskazanie mogę stosować w codziennym życiu. Na przykład, dam tylko przykład, rzetelne wypełnianie obowiązków. Co jest naszym obowiązkiem jako uczniów klasy szóstej? No, pierwszym obowiązkiem ucznia jest solidna nauka. To jest tylko jeden. Ale możemy tu wpisać modlitwa, możemy tu wpisać Eucharystia, możemy tu wpisać naśladowanie Jezusa Maryi w ten szary obszar, natomiast w tej białej ramce własnymi słowami trzeba opisać, w jaki sposób ja chcę to w moim życiu konkretnie realizować. Wyłączamy teraz znowu YouTube i praca samodzielna. Gdy skończymy, ruszamy dalej. Dobrze, myślę, że to zadanie jest zrobione. Kochani, ja chciałbym wam tylko teraz, gdy otworzycie wasz podręcznik, to macie całą serię mądrych, fajnych rad do zastosowania. Oczywiście. Ale ja chciałbym zwrócić wam dzisiaj uwagę na jedną rzecz, na praktykę pierwszych piątków miesiąca. To była wielka, ona odegrała wielką rolę nie tylko w doprowadzeniu do świętości świętego Józefa Pelczara. Wiele osób, bardzo wiele osób na tej praktyce naprawdę rosło. Tylko ja chciałbym powiedzieć o jednym błędzie, który jest bardzo często popełniany. Dlaczego? Ja spowiadam często na pierwszych piątkach miesiąca. I co widzę? Przychodzą dzieci ze szkoły, mniejsze, większe, niektórzy całkiem duzi dorośli przychodzą. Szczególnie dzieci przynoszą takie karteczki do podpisu.
9 pierwszych piątków miesiąca. Pewnie każdy się z takim dzienniczkiem swoim spotkał. Przychodzą do spowiedzi. Spowiadają się bardzo dobrze. Ksiądz to podpisuje i oni wychodzą i idą do domu. Błąd. Tragiczny błąd. Moi drodzy, pierwsze piątki miesiąca polegają nie tylko na spowiedzi. Pierwsze piątki miesiąca polegają na przyjęciu Komunii Świętej. Tak, oczywiście, pierwsze piątki miesiąca polegają na przyjęciu Komunii Świętej. Oczywiście, jak ktoś ma grzechy ciężkie, musi iść do spowiedzi. Wtedy ta spowiedź jest taka bardziej zapewniona przez księży. Więcej księży spowiada, dłużej spowiadają, ale właśnie po to, żeby ludzie przygotowali serce na przyjęcie Jezusa. Ale pierwsze piątki miesiąca nie polegają na spowiedzi. Ci, którzy przychodzą do spowiedzi w pierwszy piątek, spowiadają się i idą do domu, to nie jest pierwszy piątek. Pierwszy piątek jest wtedy, kiedy przyjdziemy do Komunii Świętej. Jeśli ktoś nie ma grzechu ciężkiego, albo w ogóle nie ma grzechu, bo spowiadał się na przykład 2 dni wcześniej, to nie musi w pierwszy piątek się spowiadać, tylko musi przyjąć Komunię Świętą. Oczywiście wy już jesteście na tyle duzi, że wiecie, że jeśli człowiek ma grzechy, ewidentnie musi iść do spowiedzi. Większość ludzi rzeczywiście z tego korzysta i bardzo dobrze robią. Chodzi tylko o to, żeby pamiętać, że pierwsze piątki miesiąca polegają na przyjęciu Komunii Świętej. Przyjęcie Komunii Świętej to jest to najdoskonalsze spotkanie z Jezusem. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Wracamy do początku naszej katechezy i nie tylko pierwsze piątki miesiąca, ale chodzi o to, żeby tych spotkań z Panem Jezusem było w naszym życiu jak najwięcej. Nabożeństwa majowe to jest spotkanie z Jezusem przez Maryję. Nabożeństwa czerwcowe w czerwcu, spotkanie z Jezusem. Wzięcie do ręki Pisma Świętego, proszę bardzo, mam je tutaj, żebyśmy z niego nie korzystali, to jest spotkanie z Panem Jezusem. Pacierz rano i wieczorem, to jest spotkanie z Panem Jezusem. I tak mógłbym długo ciągnąć, bo tych różnych praktyk biblijnych jest dużo, ale najdoskonalsze spotkanie z Jezusem jest w sakramentach, w spowiedzi i w Komunii Świętej, w Eucharystii. Pamiętajmy o tym. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Zostańmy z tym przysłowiem. Ile razy klękamy do modlitwy? Ile razy przychodzimy do kościoła? Ile razy przyjmujemy Komunię Świętą? Niech to przysłowie, ono jest takie proste. Takie proste wydawałoby się. Ale pamiętajmy, że święty Józef Pelczar wcale mądrością prostych ludzi nie gardził, ale z niej korzystał. To jest też wielki przykład dla nas. Pomódlmy się krótko na koniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Panem Bogiem.